Hej, cześć, siema na wam wszystkim, z tej strony Jack. Prosisz się o to! W kolejnym odcinku zagrajmy w Ruined King. Jednym czasem w trakcie walki, gdyż niestety ogarnąłem do tego po chwili, że nie mam włączonego nagrywania obrazu, ale to na szczęście nie szkodzi, bo też nic takiego was nie ominęło. Okej, podlepał się po brzuchu. Chwileczkę! Dobra. O, nawet takie coś działa! Okej. Trochę lipo. Ty byłaś, żeby nie leczenia, jakie Loi ma. Dzięki swoim umiejętności. Też kurde, widać, że troszeczkę odrywają. Flum czy ten? Prawdziwy ból nie przemija. No, przecież czekaj, nie wiem. Poczeka. Czy to... To ale walejesz po kości, co nie? Dopiero się rozkręcam! Co jest? Czemu zadał i tak uderzył? Co jest na tak siłę? Tylko za każdy ładunek. Aha, zajebiście, nie mogę tego jeszcze osłabić. Szkoda. Nie jesteś niczym. Gdzie se kata nałożyłem i dlaczego? Magia. Plądrowanie zadaje tyle. Fokus, żeby mógł być. Nie obniżę na tyle, żeby go tym zabić, no ale... Przytrudnę. Masz ten ostrzał. Przydałaby mi się pomoc. No co jest? Ciągi lajkę! Wyzwolę mod. Napierdolę! Taki mniejszy eliksir tego, jaki mam. Muszę się napić. Nie każdy może być gotów. Nie wstawaj! Wszechświat już cię nie potrzebuje. Coś się popsuło chyba. Powinna ci błogosławić. To tylko dreśnięcie! Wszyscy tak mówią. Aż się raduje. Ujarzmić wiatru. Wkraczasz w objęcia matki węży. Kolejny zgnieciony robak. Ja ci kurwa dam robak zaraz, śmieciu. Złamie cię! Mam tego więcej! Chcę w dupę to wsadzić. Hakwakci! Karma dla bestii z głębin. Nie mogę normalnie. Ekspo trochę wpadło, ale coś z tego. Typowe, mocny tylko w gębie. No co my tu mamy? Jakiś projekt działa? Wygląda to, że możemy przy jego użyciu spuścić salwę w głąb... stąd w głąb kontynentu. Muszę znaleźć kowala, który je stworzy.
Okej. Okay. Czyli co, jednocześnie pchamy do przodu wątek tablicy i questa Miss Fortune. To mi się podoba akurat. Ciekawe, co chodzi teraz. O listę czy coś? O, jest, dobra. Corvin nie przyjmie gości, spadać mi stąd. No, dziko przy... Zostawili nagrodę za jego głowę. Ach, mam was już dość, doigraliście się. Nauczę was, ile dam radę. Jasny szak, człowieku. Z czym do ludzi? Jeszcze nie skończyłem. Nie mogę z tego. No. Ta walka była tylko stratą czasu, tak naprawdę. Na szczęście poszła szybko. No jest, grupcio. Grupowe uzdrowienie, pierocie, na szczęście HP mam full. A więc to musisz być ty, prawda? Na to wygląda. Tylko uszedzam i jeżeli pójdę na dno, pociągnę wszystko i wszystkich za sobą. Słuchaj, czy wróg nie obchodzi mnie, to szczęście w tym, że nie pójdę na dno tak łatwo. Jeszcze nie czas. O, Pajek by się mógł nie zgodzić. Wiatr niesie woń śmierci. Dobra. Może czekasz, że ten kurwas musi mieć to działo? Szaleńcza salwa. A dobra, to nie był atak, to było ten. Czekaj, szaleńcza salwa, co to daje? Zagrożenie fali i równowagi. Każda postać, która podejmie działania, otrzyma lekkie obrażenie. Aha, okej. Nie macie na liście. Jeszcze. Okej, czyli dobra, jak rozumiem, tutaj chodzi teraz o natychmiastowe działania. Tylko działania falei. Tylko podziała na kolej. To mi to jak najbardziej na rękę. Ja pierdzielę, co to było. A jeszcze sam się go... Jeszcze sam gościu... To się... Jeszcze. Zaczekam, co go zabije. To się nie zestarzeje. No. Okradnę twoje głowy. Człowieku. Człowieku, z czym do ludzi. Twój najsilniejszy atak nie zrobił mi totalnie nic. Musiało boleć. Elo. Cień obrońcy jeszcze. Boże, też za tą walkę nic nie dostałem, bo gościu był taki słaby. Bo po tej drabinie nie wejdę. No dobra. Załatwione. Tylko nie wiem, czego się nie zaliczyło. Dobra, czyli tutaj. O dobra, teraz jest. Czekaj, pójdź do tablicy. Znajdź instrument. Biffin. Tablica. Dobra, ale jeszcze chcę tam się przejść do tej. Znaczy, czy, zobaczę, czy tam będzie gadanie, czy tam będzie faktyczne te. Jeszcze faktyczne, czy tam będzie tylko przejście, czy będzie tylko wejść na statek i pójść na wyspiecienie, na przykład zagadaj z Fidiasem, żeby sobie odblokować tą. Znaczy odblokować, żeby kolejną akcję mieć. Dobra, tutaj pójdziemy teraz. Tak, chcę, żebyś mnie zaprowadził do uroczej damy. Pieczony diabeł morski. Płynę już. Nawet talizmany różdżki. Nie. Tego nie chcę sprawdzać. O! Okej. Okay. To jest pewnie ten ziomek. Z tego. Uuu! Witam przyjaciół paniki Miss Fortune.
Ej, nice! I od razu zostałem do niego dwie te. Umiejętności, ekwipunek. No, fajne rzeczy gości miał w tych sakiewkach. Lubię. Dobra, czyli tak, to jest oznaczenie po prostu innego questa. Czytaj zapewne questa po prostu głównego. Tak, wracamy do Bridgewater. Okej, fajnie, że nie muszę tam iść z buta, tylko mam taki szybki fast travel, powiedzmy. Czyli dobra, popytane, czyli mówimy typowi, co się stało, albo go okłamujemy. Chyba wiem, kto to zrobił. I okej. Skłam? Nie, dobra, powiedzmy prawdę. Zawsze był porywczy, mówiłem mu, to ostrzegałem. Nawet gdy byliśmy dziećmi, nigdy nie nauczył się, że złość nie sprawia, że ma się... że złość nie sprawia, że ma się rację. Wygląda na zrezygnowanego, ledwie jest w stanie utrzymać kontakt wzrokowy. Cóż, chyba muszę podziękować. Nie czuję się ani trochę lepiej. Może będzie lepiej spać, wiedząc, co zaszło. To chyba należy do ciebie. Sakiewka na pytanie dla mnie. Chciałbym dać więcej, ale byliśmy przecież zwykłymi dokerami. Co teraz zrobisz? Nie sądziłem, że mógłbym chcieć zemsty, ale gdy dowiedziałem się, kto to zrobił, nie mogę patrzeć, jak po prostu żyje dalej. Jakby nic nie zaszło. Cały się gotuje w środku. Nie rób nic głupiego, Owenie. Lepiej zajmie się ciałem brata. Muszę spełnić mu dobry pochówek na morzu. No. Czyli co? Jednak pewnie po prostu... gościu zginie od tamtego typa. No a cóż... wszystkich nie da się uratować. Dobra. Cyk. I cyk. Prawca z całunu. I Kufi. Dobra, to do Kufi rzezi gdzie się idzie. Wszystko. Cmentarzysko. Chyba z ulic się do Kufi rzezi szło, tak mi się wydaje. Ulice, targowisko, leże. Do Kirzej, nie, z targowiska. Dobra. To lecimy. Koron nam też. Tak, proszę, tak. Koron. Czarny koron nam trochę wpadło. Tutaj mamy lepiej. Do targowiska lecimy. Chociaż w sumie wiecie co, może inaczej, żeby zaoszczędzić jeszcze bardziej czas, to ja tam się udam do tego typa, jeśli będę i zawalczę z nim, ale my widzimy się od razu na miejscu, bo nie chcę tracić czasu odcinka na dojście do niego i kolejne walki, które na pewno będą miały miejsce, więc zajmę się po prostu tą misją, tak, po prostu. Znaczy wróć. Jezu. Po prostu, zajmę się misją i tyle. Są takie rzezi. No i muszę jeszcze iść do Nor. To jeszcze coś jest. Dobra, ja tam się udaję. Walki wycinam, a my widzimy się na finalnej walce. Tutaj, kurde, sporo tego mają. O, rozmowa! To jeszcze pokażę. Nie sądziłem, że znów się zobaczymy. Ktoś ty? Ja nie wiem. Skąd pochodzę? Istnieje wielki niedźwiedź burz. Modlimy się do niego o pogodę. Co ma niedźwiedź do burz? Matka węży włada falami. Braum go zapyta. Jak już go uspokoisz, miś jest miły. Nie wiem, Braum, czy zwolimy radę się tak po prostu porozmawiać, ale dobra. Zawsze można spróbować. No nie wiem, co tam jest zaznaczone. Co mamy tutaj? O! Okej. Okay. Spróbuję otworzyć. Zamki z tego cytu przez magię bez jej otworzyć, bez klucza nie przyjdzie maszyna. Dobra, bierzemy skrzynię. Aha, i to tyle! Okej. Okay. Sądziłem, że to
będę musiał się zwalczyć z kimś, ale jednak nie. Mozje, Bekenit. Może głośniej. To nie dla twoich uszu. Pełno tu moich duchów. Okej, ale co to było, jakaś modlitwa? Ja nie wiem. To by to było oznaczone? Co tam ty? A, dobra, od tego mam zgarnąć kasę. Dobra, pomijamy. O, a czekaj. Straciłem swój talent. Moje szczęście, jakby powiedzieć, że tam wrócę, to będzie z tego tyle, że nie trafię kolejnego lewiatana, ale tym razem komuś stanie się krzywda. Skąd wiesz, że straciłeś talent? Zbudowałem tylko jeden raz. W sumie nie wiem na pewno, czego straciłem. Weź się za siebie. Nie straciłeś talentu, przyjacielu. To akurat Brown może zagwarantować. Może go nie straciłem. Nastaje długa filtrzy. No, masz rację, Brown. Nie straciłem mojego talentu. Jeżeli ty we mnie wierzysz, ja sam powinienem wierzyć w siebie. Dziękuję ci za dodanie mi wiary. Wrócę na tę łajbę i zażądam z powrotem mojej roboty. Okej. Jeszcze... Przedstawiam do Brown. Jeszcze obowiązki w kocie. Mam Monatomena. Nie będzie mi patrzona morze. Poza tym i tak już kupiłem za nią nowy harpun. Okej. To jest taki mini quest, który jak pochodziłem sobie po Bridgewater, to tam na górze, gdzieś tam targowisku chyba, to sobie zdobyłem właśnie takiego questa, żeby zgarnąć pożyczone pieniądze od ziomków. No i co, teraz mogę to... Aha, dobra, nie ma co wycinać, bo oni mają tak niskie levele, że będą się srali ze mną walczyć w ogóle. Dobra, tutaj doszedł skarb. No dobra, czy jednak nie będę musiał niczego wycinać. Muszę... ile? 9 poziom i mam 20 jako Yasuo. Macki zaczęły już gnić. No to chyba kiepawo, nie? Już uciekaj, jeśli życie ci miłe. O, serio? Myślałem, że mogę skorzystać z tej kapliczki. No. Tyle tylko w nią nie wbiec. To się walka odpali. Co prawda nie potrwa pewnie długo, no ale wolę tego uniknąć tak czy siak. Mniej wycinania dla mnie. To też ucieka? Też ucieka. Dobra. Wchodzimy do rzeźni. Zobaczmy tutaj. Wizjoner część trzecia, czyli pewnie już jako Iloika mogłem to pewnie tutaj zgarnąć, tylko po prostu się nie rozglądałem wystarczająco. Rzeczy. No i dobra. Teraz tu wchodzimy. Okej, okay. Kolejna taka misja. Ekstek, bo jak ci zaraz harpun w ryj wsadzę, to się jeszcze poskładam. Mamy dużo roboty. Ja kurde, przyznam, dałem się teraz trochę zaskoczyć. Z tym ciosem. Bogini będzie dumna. Okej, dobra. Aż się raduje. Adios. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Walka pewnie będzie nagroda równe 0, dokładnie, 0 punktów, nawet jakiś w ogóle z ości tam coś było też teraz słabo. Co jest tutaj? Pęknięty talizman ptasiego rycerza. Ej, ładne. Ej, ile jest takich miejscówek jeszcze? Bo ten talizman to jest coś, co daje mi praktycznie za darmo czarne korony. To nie mało. Znaczy dobra, no nie mało. Nie mało to trochę za dużo powiedziane, bo
jakieś małe ilości daje, ale to chyba tak ile? 9 koron? Za coś takiego? Jak mogę to zgarnąć, no to... Ej, why not? Już spieprzę... A, czekaj, teraz ja poszedłem w tą stronę. Bo miałem iść tędy. Ale w sumie to, że tak jako pike tu teraz chodzę i oni uciekają, to jest nawet takie trochę lorowo poprawne, no bo... Jakby, powiedzcie mi, czy w momencie, w którym ktoś by zobaczył pike'a i wiedziałby, kim on jest, to stałby, chciałby z nim walczyć? No raczej nie. Spieprzałby, ile tylko miałby sił w nogach. Jak wiadomo, niewiele by mu to dało, ale no, to by robił. Dobra, do leża będzie najbliżej chyba stąd, jak mi się wydaje. To możemy od razu jeszcze tego questa załatwić. Tutaj idziemy do leża. Tak czy nie? Czekaj. Co to koło mużyka opuszczone? A nie, czekaj, to nie to. Ale tutaj za to będzie do oddania ten quest z... No tej, czyjś los w paszczy Tamakęcza się zakończył. Tutaj gdzieś, tu chyba. Mordo, mam dla ciebie kasę. Nie, nie zrobiliśmy. Oczywiście, że nie to menia, dlaczego miałbym skrzywdzić przyjaciela? To naprawdę są moje pieniądze. I to z odsetkami. Nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak dobrze. I nawet nie próbowaliście mnie szantażować ani nic z tych rzeczy. A czemu miałbym? Cóż, jedyne co zostało, to przekazać wam należną nagrodę. Sięga w głąbiory, wyciąga z niego wielką broszę. Proszę. To niewiele, ale zawsze coś. Szczęśliwy zegarek Kalwiny. Dobra. Z tym mogę zagadać? Bank powiada, Tomen to dziwek. A właśnie, Pike dostał runę. Poczekaj, to tutaj mamy 9 run już, dobra. To zabieramy i z mocą zwiększamy 20%. No to dajemy w topielca. Już mamy czekającą śmierć. Nice. A właśnie, Yasuo, pokaż mi Yasuo, tylko nie tutaj. Magnes na złoto. To nie takie złe w sumie. Tylko może dajmy to komuś, kto faktycznie ma coś, co nie daje mu takich obrażeń. Tutaj chyba te pierścienie są gorsze. Merka. Też nie. Yasuo. Wszystko spada. Też wszystko spada. Też. No, czyli trochę lipa. Ale w sumie nie potrzebujesz tak bardzo tego złota, więc... Też sam pierścień jest mi trochę zbędny. Otworzę skrzynkę. To nie ciekawe, jak to otworzyć. Aha, okej. Okay. Prawdziwa piękność. Nie teraz, nie, ale niebawem. Dość szalona historia. Sprawdziłem go i było opuszczone. Poprzedni właściciele nie zdołali uciec na czas. Jednak sama lokalizacja jest świetna. To kawał otwartej przestrzeni. Ktoś mógł zarobić na tym miejscu sporo pieniędzy. Ale ten magazyn to prawdziwa gratka. Problemem są jednak szkodniki. Szczury portowe. Chodzi o to, że ciągle posyłam ludzi, by się ich pozbyli, a one stale wracają. Muszą mieć gdzieś tam jakieś gniazdo, które jeszcze nie zostało odnalezione. Posłaliście kogoś, by zrobić z nimi porządek? Tak, naprawdę słodno mnie to kosztowało. Eksperci tak się przedstawili. Może kłamali, ale sprawili wrażenie kompetentnych. A kiedy wróciły szczury, byli tak samo zdziwieni jak ja. No to pewnie mówili prawdę. Powiedzieli, że te szczury portowe są jakieś nie z tego świata, albo całe to miejsce jest nawiedzone. Jak dla mnie to jakieś bójdy. Dlaczego uważa, że jest tam gniazdo? Bo już ich pozbyliśmy, sam byłem i widziałem ani jednego szczura, a po kilku dniach znów było ich pełno. Nie mam pojęcia, jak udało im się tak szybko wrócić. Możemy się ich pozbyć. Dostaniecie zapłatę za pomoc, tylko dopilnujcie, by znaleźli gniazdo. Musi gdzieś tam być. Robi się. A, prawie zapomniałem. Otworzę wam drzwi. Okej, czyli mogłem to już wtedy zwiedzić. Ale dobrze, tego nie zrobiłem. Odkryj źródło. Idziemy w takim razie. 15 level, no to walczyć raczej nie będą. A tylko w sumie, może ja będę musiał.
skażone nasiono nie. Porozmawiam z Filiasem. O, powierzchniowe wrażenia. Odkryj źródło. Okej, nie. Mam po prostu odkryć źródło, czyli nie muszę z niej walczyć. Szeroki miecz niebieskiego płomienia. Ciekawe. Tutaj jakieś przejście. Powyżej tej skrzyni widoczne ślady przesuwania. W tyle widać kroki. W pyle widać kroki wiodące z i do skrzyni. Przesuń ją. Tutaj mam jakąś klapę. Dobra, ale zobaczę ten mieczek jeszcze, zanim zapomnę. Co? I proszę, lepszy od tego, co mam aktualnie. Czy ja zakląłem to ostrze? Na szczęście nie. Tylko co? Lifesteala wymieniamy za zdrowie i moc i wytrzymałość. Ale myślę, że to mnie aż tak nie zaboli. A propos też tego, co było w poprzednim odcinku, to nie wiem, czy tam nie było mowy o Nautilusie. A propos tego Toma. Tutaj znaleźliśmy złotą dziesięcinę, czyli coś, co Nautilus zwykle zgarnia dla właśnie Nekakej Burosy, a raczej on pilnuje, żeby tą dziesięcinę kapitanowie płacili. Weźmiemy je w przyszłym tygodniu do magazynu. Brandis? Pozwól, że o coś zapytam. Czy to niespodziewani goście? Sądzę, że to dobre spostrzeżenie. Tak właśnie myślę. Sorry, nie umiem gwizdać. Wiem, gdzie posłać niespodziewanych gości. Na dno morza? Na dno morza. Panie, na dnie to wy stoisz. Ja pierdzielę, nie. Ta walka pójdzie szybko. Czekająca śmierć, co to jest? Każdy bohater lądujący na danym obszarze nałoży krwawienie i zatrucie na losowego wroga. A, dobra, to jest od Pajka. Trzeba coś co już teraz wykorzystywać? W sumie mogę, czemu nie? Ile dostał? Okej, 3 za każdego. Ile? Przeszycie! O to chodzi! Wiatru nie można powstrzymać. Prawda. Zwłaszcza w takiego formie tornada. No i okej. Przynajmniej to nie ten stary drań mnie załatwi. Jaki stary drań? Klucz Mugglera. Okay. W tych skrzyniach znajdują się towary przemycone niewielkimi łodziami, dzięki czemu omijają typowe opłaty dla gangów nakładane na rzeczy przechodzące przez port. W sensie chodziło teraz o tego? O GPK czy o co? Te brzydkopłety muszą czekać tutaj, aż nie zostaną przeniesione na powierzchnię do magazynu, mają zadanie utrudnić ludziom znalezienie tych tuneli przemytniczych. A po co mi ten klucz? Tutaj? Jap. Dobra, gdzie mnie to zaprowadzi? O, jesteś nowym rekrutem? Bierz te puste pudła przy krześle. Chwila, znam was! Kupowaliście coś w sklepie? O nie, to nie to, na co wygląda.
Chester, ja jesteśmy tylko ofiarami. To byli ci przemytnicy. To byli oni, wszyscy. Jesteście tu. Jeśli tu jesteście, musieliście ich widzieć. Kilka miesięcy temu grozili mi i Chesterowi. Chcieli wykorzystać nasz sklep, żeby opychać swoje towary. Mówili, że nam to się opłaci. Tak, o to chodzi, dokładnie. Kobieta przy... Co? Chyba mi coś skipnęło. Zaliczyliśmy kilka kiepskich inwestycji, interesy dzwoniły, a z kolejnych problemów nie chcieli... Kolejnych problemów nie chcieliśmy, więc się zgodziliśmy. Sądziliśmy, że w końcu stają nas w spokoju, ale to nie nastąpiło. O co chodzi z nim przetrwa? Z tymi brzytwopłetwami. To miało odciągnąć uwagę od ludzi od magazynu, ponieważ nie byli w stanie go zamknąć. Biedactwa. Niektórzy twierdzą, że brzytwopłetwy są okrutne. Ja jednak uważam, że ludzie po prostu się ich nie rozumieją. Ładna bajeczka. Proszę, pomów się z Chesterem. No dobra. Zastanawiam się w sumie, jak tu wejść. Proszę, mam odpowiedź. Są tutaj dwa skarby do znalezienia. Beryl, byłabyś tak miła i przyniosła mi nieco cydru? A, rozumiem. Cóż za zwrot akcji. No i co? Będziesz to samo? Bardzo ciężko na to pracowałem, więc jeśli uważacie, że pozwolę, by mój trud poszedł na marne, to wiecie jeszcze mniej niż wam się wydaje. Beryl? Co, zasadzka? Wow, to jedno ostrze, jeden cel. Jeszcze najlepsze jest to, że dziab poszedł w pajka, który tym bardziej chuja se robi z takiego. Nie jego chciałem zabić. A dobra, nie, on jest ukryty. Muszę, mogę tylko zrobić. Szalejąca wichura! Mamy kata, miło. No żagla! Ja pierdzielę. Zrobię z twojego truchła stop! Nie dostanę tak naprawdę. Dlatego to trochę nic więcej. Wykrwaw się. Zawsze kończę zadanie. No. Kurde, jakbym zrobił to wcześniej. Stój, czekaj! Mam dość oleju w głowie, by wiedzieć, kiedy mnie pokonano. Beryl szczęście nas opuściło. Chester? Naszą operację szlak trafił. Nie zastąpimy tych ludzi. Oto moja propozycja. Zgodzimy się na zaprzestanie przemytu, a dodatkowo pokażemy wam specjalne wyroby na sprzedaż. Czy doszliśmy do porozumienia? Nie wyrządzimy wam więcej żadnej krzywdy. Silni zawsze znajdą sposoby przetrwać. Nawet w Bilgewater. Póki nie muszę się martwić tym, że ktoś wbije mi sztylet w plecy, wszystko może być po staremu. Wszyscy walczą o trzymanie się na powierzchni. Litość to bardzo rzadki prezent, a ja nie marnuję żadnych podarunków. Jeśli zatem jesteśmy kwita, to żegnajcie. Czeka nas trochę sprzątania. No ej, ja chcę te skarby jeszcze zgarnąć. Czy powinniśmy zmienić podejście do interesów? Nie, niczego nie zmieniajcie. Niech minie kilka księżyców, zanim po cichu wznowimy działanie. W dokach zawsze znajdą się jacyś nadgorliwi durnie, czy im podobni, którzy zastawią starą załogę. Jesteś miłością mojego życia, Chester. Jestem twój, a ty moja, kochana Beryl. Ej, kurde... jak to było? Bonnie i Clyde normalnie. Nawet te same literki. B i C. Tarcza, zegaroga, pierś... Zegaroga? Co? Skąd ja wziąłem to słowo? Zegarowa chciałem powiedzieć. Okej, okay, sporo zasobów.
No miło. Splądrowane w 100%. Dobra, jest jeszcze lepsza ta tarcza? Nie. Jak to wygląda tutaj? Lewiatan. Chyba zdobyliśmy jeszcze w tym. Jeszcze na arenie, ale jest słabsze. Tutaj 10 level pierścienia obrońcy. Kurde, to jakie słabe. Ten szczęśliwy zegarek. To takie sobie. No, w sumie moglibyśmy też pierścień obrońcy Yasuo. Aż tak nie traci, a trochę podbije sobie obronę. Talizman z ości nie bardzo. Tutaj wzmocniony pierścień jest lepszy. To jest do bani. Tutaj ten zegarek, co wydawał. Dodatkowe obrażenia. Kunsztownie wykonany złoty zegarek Jerzego Pilterweńskiego wyrobu na spodzie jest wyryte imię Tomal Kalwina III, dziadka Tomena. Promieniuje z niego dziwna magia. Może Tomen nie powinien był się go pozbywać. Wysysacz złota. Ciekawe. No i dobra. To mi ogólnie do ekwipunku nic takiego nie wpadło, co nie? To wie to. Dobra, no to akurat dwie korony tylko kosztuje, no ale jest zielone. Im wyższy level, tym wiadomo, bardziej dana rzecz jest cenna. Dobra, mogę? Jesteś w niewłaściwym miejscu. No tak, jak chcę u niego coś sprzedać, to muszę być po drugiej stronie lady. No dobra. Magazynem też się mogę zająć. Bo w sumie tego wymagał ten quest tak naprawdę. Walki już się żadne nie będziemy wydawali, myślę, w tym odcinku. Godzinka plus minut wycięcia. No myślę, że mogę jeszcze w sumie coś zrobić z tym materiałem. To było nawiedzone. Tak, nie wierzę, co było przyczyną plagi. Nie? A co to było? Wielka szczurzy zalęgowa? Szczurze gniazdo było przykrywką dla tunelu przemytniczego. Nie wierzę, że sklepie tych dziadków pomagał przemytnikom? Kurczę, ja miałem ich za lepszych mieszkańców sobie Bridgewater. Wchodzi na to, że nie ma już żadnej świętości. Dobra, jakby cały mój światopogląd był w gruzach. Czuję. Znaczy się... Dobra, nie ma na to czasu. Muszę myśleć o moim nowym sklepie. To zobacz tu. Dobra. W sumie kto wie, może jakoś połączą siły, nie? No, ale 300 zawsze fajnie widzieć. Co dzisiaj podać? Co tam masz? Trochę słabizna. Księga wiedzy. Panie! O, ja cię sunę! Ile? 5? Za 3500 każda? Jakby, nie żeby coś, to jest... Na to jestem skłonny wydać pieniądze. Które tak obszernie zbieram. Już mogłem za korony to nawet kupić, ale kurde... Takie coś to ja rozumiem. Dobra, na ile mnie stać? Na 10 ksiąg. Dobra. Aha, u niego mogę tylko kupować. Nie mogę sprzedawać. Chyba, że już nie mogę sprzedawać przez tą gadkę, ale dobra. U kogo mam najmniej? 9, 8, 8, 8, 9. No ale dobra, pewnie za kolejny level będą wszyscy na 9. Kurde, nie wiem akurat teraz do kogo kupić. Ale myślę, że do Yasuo kupimy. Dobra. 2 do Ilaoi, 2 do Bajka, 2 do Yasuo.
Pada mi z Fortune. I jeszcze jeden do Pajka, jeden do Ilo i jeden do Yasuo. No i dobra. Sorry, na takie rzeczy ja z chęcią wydam pieniądze. Wiesz, tam za koronę było po 20. Kurde, zmieniaj na nie, czy jakieś głupoty teraz nie zrobiłem. No dobra, no pieniądze się tam wyfarmi prędzej czy później, co nie? Chociaż w sumie, czy ja potrzebuję czegokolwiek innego tych pieniędzy? Ja w sumie złoto tylko wykorzystuję, żeby... Ja złoto dostaję, bo mam jego dużo, bo ciągle sprzedaję te rzeczy. Praktycznie jedyne co kupiłem póki co, to są plotki, które kosztowały mnie tak małe pieniądze, że to jest wręcz szkoda gadać. I posiłek. I to jest wszystko, co ja kupiłem póki co. A, czekaj, co tam było? A, jest ten klucz do latarni i demacjański pojemnik zaopatrzeniowy. No, muszę z tym wrócić do leża. I dobra, 3-3-3 i 2 u Miss Fortune. Dobra, to najpierw Pike. Od razu wpakujemy mu tutaj 3 punkty. I proszę, specjalizacja topielca, a stówkę. No, potem będę... jeśli nie wyfarmię tych run do tego 22 poziomu, no to po prostu będę się bawił, nie? Ale jeśli się uda wyfarmić tak fajnie, no to ja pierdzielę. Ja tu wszędzie będę mógł sobie oba drzewka wymasterować u każdej postaci. Dobra, łowczyni nagród czy rewolwerowiec? Czy za regenerację o połowę? Uniknięcie ataku, zapewnia przeładowanie. Dobra, może pójdźmy tą łowczynię nagród póki co. Zwiększa obrażenia trafień krytycznych. No a tutaj zostawimy może szansę na unik. Albo nie. Obrażenia, czyli ile? No nieznacznie. Szansa na unik. O, 5% aż. Znaczy to jest napisane, że o 5%, więc dobra, to myślę, że spoko. Droga ostrza. Zwiększa moc ataku o 15%. Spoko. I ile oi? Zadaje śmiertelny cios. Spanie powierzchni leczy Ilaoi w ciągu 3 tur. Efekt może wystąpić raz na walkę. Dobra, niech będzie to. No i kapłanka Krakena już ma zblokowane błogosławieństwo. O 20% maksymalnego zdrowia może dar wyleczyć. Spoczyj. Dla mnie zajebiście. Proszę, chciałem zrobić totalnie innego questa, a... Nawet dobrze, że tu usiadłem najpierw. No i super. Ogólnie flotowe ulice splądrowane w 100%, co mi się bardzo podoba. No, aby nam jest takich ważniejszych rzeczy, bo takich pierdół jak te wszystkie, takie pomniejsze, te nie będę zbierał, bo nawet nie wiem, czy jestem w stanie. Zatoka przy stoczni, to jest blisko. No nie, tam dalej nic nie ma. Okej, to teraz jak na szybko wrócić do leża i zakończyć tego questa z tym bardem i z tą demacjanką. Okej, to schodzę tutaj na dół. No, będzie trochę zjazdą, ale... Lepszy ryc niż nic. O właśnie, jak chciał tam iść, to... A nie, to jest Miss Fortune. Dobra, jakby chciał iść od tamtej strony z dołu, to musiałbym się do wieży strażniczej przenieść, potem cało to przejść do posiadłości i tam zejść dołu. No to nie. Jednak lepiej dla mnie, że poszedłem akurat tak, jak poszedłem. No dobra. Na górę. Tylko najpierw jeszcze pójdziemy tutaj. Tu rozumiem, mogę wykupić tego, tak? Tak. Zero. No właśnie. Coś, jakiś błąd. Czy są na przykład jakieś materiały źródłowe? Lubię poznać różne kultury, może mam kilka historii. Dobra, weźmy to. Fantastyczne opowiadania. Jak je czytać?
Ja, ej, jak 100 easter egg do fantastyczne stworzenia i jak je znaleźć. Dobra, on co sprzedawał? A, on sprzedawał to. Dlatego oczywiście kupować nie chcę. No, a bynajmniej nie teraz. Najpierw chcę wszystkie skiny powykupywać. Potem będę mógł się zająć tymi takimi rzeczami. Dobra, mam tam ten kluczyk i jestem w sumie ciekaw, czy ten klucz przemytnika też się też zadziała na tej skrzyni. Trochę wątpię. Ja. Dobra, no to idziemy tutaj. I pogadamy. Trzymaj. To... Tak, udało się! Doskonale, zajęło nam to tyle czasu, ale odnieśliście sukces. Dziękuję, moi przełożeni będą wielce uradowani. Co jest w środku? Ujawnienie zawartości byłoby wielką zbrodnią, większą niż użycie magii w celu odzyskania zbiornika. Przepraszam, mam nadzieję, że zrozumiecie. To nie było dla nas łatwe. Muszę zwrócić? Delikatnie podnosił. Nie, proszę zatrzymać ją, dostraja się do swojego użytkownika, inny nie będzie już jej mógł jej użyć. Znajmy to za prezent. O, dziękuję. To spoko, bo jak zobaczę kolejne takie miejscówki, to będę mógł je od razu zwiedzić. A oczywiście, należy wam się jakaś nagroda. Wyciąga ciężką torbę, przekazuję ją tobie. Dołożyłam małą premię za dyskrecję. Jeszcze raz dziękuję. Co się tyczy eterycznej soczewki, jest wasza. W końcu złodziej wciąż jest na wolności. Nie wiem, co jeszcze mógł ukraść, może jeszcze się kiedyś przyda. Kobieta kiwa waszą stronę głową i ponownie skupia się na pojemniku. Dobra. 300 zgarnęliśmy od niej. Plus ta soczewka. Ta soczewka może mi otworzyć dostęp do naprawdę ciekawej zawartości. Skrzynek ukrytych w tym wymiarze duchowym przez pewnie tego Jordla, którego mamy zabić w ramach kontraktu. Czy tam zlecenia. Dobra. Trzymaj, mordo. Masz materiały. Co takiego dla mnie macie? No mam takie coś. To wspaniale, to bardzo dobrze napisany materiał. Mogę wiele z tego wyciągnąć. Oczywiście to będzie moje własne dzieło. Nie zaradzę przecież moich dobroczyńców. Innych autorów w tym przypadku. I masz tutaj instrument. Wyborny instrument. Dziękuję wam z całego serca. Okej. Okay. No z takim zapleczem ta balada z całą pewnością odniesie sukces. Występ będzie już zaraz, niedługo. I nalegam, musicie na nim być. Jesteście przecież tak samo wielką częścią tego sukcesu, jak i ja. Jesteśmy 90% tego sukcesu, bo bez nas byś nie mógł tutaj wystąpić. Poczekajcie tutaj, skończę tylko pisać i przedstawienie. Czas zacząć. Dobra. Aby go tylko nie odstrzelili w trakcie tej akcji. To takie rzeczy też się zdarzają. Co za nerwy. Cóż, te dedykuję wszystkim monetom w szkatule. Hej, zaczyna się. Czasu mile opowieści... Dobra, nie będę tego śpiewał. Po prostu czasu mile opowieścią, nie byle jakim gaworzeniem, ciśnijcie nad kuflami, zechciejcie obdarzyć spojrzeniem. O Gasparze Czarnym to historia, zanim popłynął morzem. Pragnienie przygody na wybrzeżu uwięzione. Odnalazł w tawernie rudobrodego kapitana plugawego. Nakłonić go chciał i wyruszyć w stronę nieznanego. Ej, to całkiem niezłe. Dzieciak ma talent. Gaspar klucz posiadał do złota całej góry, lecz dla rudobrodego brzmiało to jak bzdury. Gasparze, nie czekają cię złote góry. Gaspar nie zamierzał tak łatwo dać się spławić. Powiedział: Rudobrody, daj się zaciekawić, bym się w marazmie rodzinnego miasta nie musiał pławić. Ten instrument ma naprawdę przyjemne brzmienie. Jest trochę niedostrojony, ale ujdzie. Dopiero w podróży Gaspara dopadły wspomnienia. Przed jego oczyma rodzice, a nie byle... przed jego oczyma rodzice nie było końca krwawienia. I dostrzegł cień Rudobrodego. Sprawcy cierpienia. Zemsta. Cóż za obrót spraw. Robi się gorąca ta historia. Dobili do brzegu, wkroczyli do jaskini mamiącej zmysły. Złoto, którego łaknęli, opętało ich umysły. W sercu ni śladu dobroci, chęci pokrętne rozbłysły. Gdy w końcu ich oczom skrzynia zdobiona się ukazała, rzucił się Rudobrody, dłoń z kluczem do skarbu zmierzała. Gaspar natomiast sięgnął po oręż,
broń mu nie zadrżała. Paf! Gaspar wrócił na statek, nogi miał jak z waty. Rudobrody nie żyje, powiedział. Rozległy się wiwaty. Pomóżcie zabrać złoto, wszystkim go wystarczy. I tak z Gaspara narodzi się Gaspar zwany Czarnym, który ze statku dziobu zawładnął morzem nieznanym. Wspaniała ballada. Jak dobrze, że jednak przyszedłem tutaj zamiast czaić się z nożem w ciemnych uliczkach. Za barda, za obie nóżki! Klaski dla Tybalda Aukneja! No i proszę, czyli w sumie chyba nawet dobrze, że wydałem najwięcej, w sensie na te najlepsze rzeczy. Ale no mówię, mi tam pieniądze nie straszne. Znaczy nie były... No dobra, miałem wtedy ich dużo, ale na... i tak, no ja pieniądze wykorzystuję tylko na zakupy tych run, nic więcej. Dobra, ballada odniosła sukces. Bądźmy szczerzy, wasza pomoc była nieopisana. Proszę, przyjmijcie to. No i pięknie, 1400, czyli tak na, jestem 400 na plusie. 400? Nie, 600 na plusie z łącznymi wydatkami na niego. Byłoby mi już stać na kolejną? Jeszcze nie, na kolejną księgę nie. Ale właśnie, ten Yasuo. I to jest co? A, ulepszenie. Zwiększa obrażenia krytyczne o 10% za każde użyte 10 punktów przeładowania. Wykorzystywana daną umiejętność. Okej. Okay. Nieźle. Nie powiem, nieźle. Dobra, no to teraz co? W sumie to już... Zostałeś czas z klawiatury pomarańczy. Myślisz, że miał jakieś tajne źródło? Na pewno miał wiele kieszeni. To jest takie pstryczek trochę a propos chyba też Lola, że wiecie, możecie tak naprawdę spawić tymi pomarańczami ile chcecie. A one mu się nie kończą. Co, można? Jakoś można. Dobra, to co? To myślę, w tym odcinku będzie na tyle. Ja tu się jeszcze porozglądam ewentualnie. Czy porozglądam, bo latam sobie z tymi. Z questami, czy mam tutaj co szabrować, kogo znaleźć, etc., etc. Gdzie mogę co znaleźć? No a potem zajmiemy się tym, co zostało. Ewentualnie będziemy dalej progresowali fabułę, żeby cokolwiek się pojawiło. O, na sam. Ja się z wami żegnam, a koniec pokażę wam tylko tę rozmowę. Także to tyle. Do usłyszenia. Zobaczenia. Tu jest tak ciepło. Braum tęskni za mrozem. Byłeś kiedyś na samym dnie oceanu, wielkoludzie? Nie. Nie zdarzyło się. Więc nie wiesz, co to prawdziwy mróz.